zaczynamy z Krakowa. Postanowiłyśmy przyjechać do Warszawy. Namówiłyśmy dziewczyny z Warszawy. Też przyjechała ekipa z Torunia. Po to, żeby zamanifestować, że nie zgadzamy się na niszczenie Wisły. Generalnie w tej dyskusji o Wiśle biorą udział przede wszystkim ludzie ekonomii, polityki, a także organizacje ekologiczne, a bardzo mało po prostu jest tym głosu normalnych ludzi. I my jako normalne kobiety, mamy, którym zależy na przyszłości dzieci, chcemy powiedzieć, że Wisła jest przepiękną rzeką. Zdajemy sobie z tego sprawę, bo już pływamy po tej Wiśle. Jest niesamowitym dziedzictwem i nie ma sensu przemieniać ją na drogę transportu. A także budować wielkiego stopnia wodnego w Siarzewie, który właśnie nasi politycy planują zrobić w tym momencie. Przesądziliśmy to, że ten drugi stopień tutaj na Wiśle powstanie. Niezwykle się cieszymy, że nasz happening Siostry Rzeki, ta data zbiegła się z urodzinami Daru Mazowsza, przepięknej szkuty drewnianej, która powstała rok temu. Myślę, że ta szkuta jest takim odpowiedzią na to, czym powinna być Wisła. Na Wiśle zawsze była żegluga. Dzięki żeglugi na Wiśle powstała Warszawa, Toruń, Gdańsk, Kraków i te wszystkie miasta. Dzięki spławianiu zboża, soli. I teraz te nowo powstałe jednostki pływające, galary, baty, szkuty pokazują, że możemy pływać po Wiśle, możemy się nią cieszyć, możemy być szczęśliwi na jej wodach. I to, co najcenniejszego mamy, to to, że jest piękna. Starajmy się, żeby była coraz czystsza. I to powinno być jakimś naszym celem, a nie transport wątpliwy ekonomicznie i budowanie kolejnych zapór.